Określ dziedzinę i uprość wyrażenie. A nasze wyrażenie to ułamek, w liczniku mamy 2x kwadrat plus 13x plus 20, a w mianowniku 2x kwadrat plus 17x plus 30. A więc taki ułamek, gdzie w liczniku i mianowniku mamy wielomiany, nazywa się wyrażeniem wymiernym. Znaczy coś takiego to jest wyrażenie wymierne. No taki ułamek lub suma takich ułamków, prawda? Teraz tak, dziedzina, no ułamek nie może mieć mianownika 0, prawda? Dziedzina to są te liczby, w których mianownik jest różny od 0. Czyli widzimy, że pierwszym naszym problemem jest rozwiązanie tego równania kwadratowego, czyli znalezienie tych liczb, gdzie ewentualnie mianownik może być 0. Czyli 2x kwadrat plus 17x plus 30 równe 0. Czyli prawda, stosujemy teraz wzór na pierwiastki równania kwadratowego, czyli liczymy wyróżnik delta, czyli to jest co? B kwadrat minus 4ac. Przypomnę taki wzorek. Teraz to jest a, czyli a to zawsze standardowo oznacza współczynnik przy wyrazie kwadratowym. To jest b, a ten wyraz wolny to jest c. Wobec tego tutaj mamy tak. 17 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 30. No, 17 do kwadratu to jest 10 plus 7 do kwadratu, czyli to jest no, 289, ja pamiętam, więc mogę od razu to napisać. No, jakby ktoś chciał użyć tego wzoru, prawda, to było 100 plus 2 razy 10 razy 7 plus 49, czyli 100 plus 140 plus 49. Czyli to jest 289 minus 8 razy 30, 240, czyli 49. No i teraz pierwiastki. Czyli tak, x równe 1, 2 może, minus b, wypiszę jeszcze ten wzór, minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli tak, czyli w naszym wypadku te pierwiastki to x równe minus 17, pierwiastek z 49 to jest 7. Czyli minus 17 plus 7 przez 4 lub x równe minus 17 minus 7 przez 4. Czyli to jest minus 10 czwartych, czyli minus 5 drugich. Lub x równe to jest minus 24 przez 4, to jest minus 6. Czyli to są pierwiastki tego równania kwadratowego, czyli mianownik możemy zapisać w postaci iloczynowej, czyli mianownik dwa razy x plus 5 drugich razy x plus 6. No dobrze, to teraz dziedzina, czyli dziedzina, no widać, czyli dziedzina naszego wyrażenia, dziedzina to są liczby rzeczywiste różne od minus 5 drugich i minus 6. Czyli to są wszystkie liczby z wyjątkiem tych dwóch liczb, gdzie mianownik się zeruje.
No dobrze, i teraz nasze wyrażenie, może przepiszę je jeszcze raz tutaj, 2x kwadrat plus 13x plus 20. No, a mianownik mamy tutaj, czyli to jest 2 razy x plus 5 drugich razy x plus 6. No dobrze, więc pierwszą część zadania mamy zrobioną. Znamy dziedzinę, no teraz uproś. No, jedyny sposób, w jaki to się może uprościć, to, że pewien czynnik tutaj jest w liczniku i w mianowniku, czyli musimy rozłożyć na czynniki licznik, czyli rozwiązać jeszcze jedno równanie kwadratowe. Czyli szukamy pierwiastków licznika. Czyli znowuż liczymy wyróżnik b kwadrat, czyli 13 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 20. 13 do kwadratu to jest 169 minus 108 razy 20. 8 razy 20. 2x kwadrat plus 13x, tak, 8 razy 20 to jest 160, tak, czyli to jest 9, prawda? Tu jest 9, czyli pierwiastek z delty jest 3 i mamy, rozwiązania są x równa się minus 13 plus 3 przez 4 lub minus 13, minus 3 przez 4, czyli to jest minus 10 czwartych, czyli minus 5 drugich ponownie, a tu jest minus 16 czwartych, czyli minus 4. Czyli licznik, czyli 2x kwadrat plus 13x plus 20 równa się 2 razy x plus 5 drugich razy x plus 4. No i wtedy nasze wyrażenie wymierne, czyli 2x kwadrat plus 13x plus 20 przez 2x kwadrat plus 17x plus 30 równa się 2 razy x plus 5 drugich razy x plus 4 podzielone przez 2 razy x plus 5 drugich razy x plus 6, to możemy skrócić, to równa się x plus 4 przez x plus 6. I dziedzinę musimy napisać dla, ponieważ to wyrażenie nie jest dokładnie tym samym wyrażeniem. Ono się pokrywa dla wszystkich x-ów, dla to wyrażenie ma sens również dla x równego minus 5 drugich. Ale to wyrażenie nie ma sensu dla x równego minus 5 drugich i to musimy tutaj oznaczyć w tej dziedzinie, aby mieć równość wyrażeń wymiernych. Czyli dla x różnego od minus 6 i x różnego od minus 5 drugich.